Zorientowałeś się, że coupé już nie wystarcza. Szukasz samochodu z większym bagażnikiem, ale przy tym zależy Ci, żeby nadal był atrakcyjny. Wydaje się, że idealnym wyborem w tym wypadku będzie Shooting Brake, czyli Mercedes CLA Shooting Brake nowej generacji. Zapraszam do testu. A dziś jedno z najefektowniejszych kombi na rynku. Kombi z dopiskiem Shooting Brake, oznaczającym bardziej modne auto do przewozu nieco większej ilości bagaży. Przy tym nie jest to samochód tak praktyczny i wygodny jak zwykłe kombi. CLA Shooting Brake doczekał się jednak już drugiej generacji, po niezwykle ciepło przyjętej pierwszej iteracji, która zaprezentowana została w 2013 roku. Konkurencji nie ma tu do tej pory, żadnej poważnej, a Mercedes eksperymentował jeszcze z tym segmentem, wprowadzając do oferty CLS-a Shooting Brake, na którym jednak firma ze Stuttgartu nieco się zawiodła. Jeśli chcecie zobaczyć test CLA Shooting Brake pierwszej generacji, to nawet w odmianie AMG 45 jest na kanale, natomiast my dziś o drugiej generacji. I nowy model względem poprzednika jest nieco dłuższy, bo wydłużył się o 48 mm, jest nieco szerszy, bo poszerzył się o 53 mm oraz jest nieco niższy, bo obniżono go o 2 mm. Czyli powiększył się, ale wciąż wcale nie jest jakoś super praktyczny. Zresztą sami zobaczycie. W przypadku stylowego kombi z pewnością nie zaskoczę Was bardzo, mówiąc, że liczy się styl. Mercedes dopracował jego wygląd, a dział prasowy użyczający mi samochód do testów skonfigurował ciekawy żółty egzemplarz. Czy bym go brał? W tym kolorze na pewno nie z tym silnikiem. Rzuca się w oczy, a pod maską ma jedynie turbo doładowany 1.3 opracowywany z Renault, Nissanem i Mitsubishi. Sylwetka nowego modelu jest typowa dla poprzednika. Gładko i powoli opadająca linia dachu zabiera istotne centymetry nad głowami pasażerów siedzących z tyłu. Do tego lekko skośna klapa bagażnika, charakterystyczne nowoczesne światła oraz wysoki próg załadunkowy. Przód to po prostu A-klasa i dlatego ją pominąłem. Na efektowny wygląd składają się jeszcze pakiet Night, w którego skład wchodzą przyciemniane szyby i czarne detale, do tego pakiet stylistyczny AMG oraz 19-calowe aluminiowe felgi, które oczywiście nie są w standardzie. Jak sądzicie za to? Ile kosztuje sam lakier? Odpowiedź nadchodzi szybko. Nic. To jeden z trzech bezpłatnych. By był to kolejny rzetelny test, powinienem porównać CLA Shooting Brake do innych konkurujących modeli. To temat ciężki, gdyż na rynku takowych nie znajdziemy. Dlatego porównam go do trójki Touring oraz Volvo V60. Te samochody mają ze stylem znacznie mniej wspólnego niż stylowe kombi, ale są przy tym bardziej praktyczne. Przynajmniej w teorii. Mercedes CLA bazuje na nowej A-klasie i jest dłuższy od swojego poprzednika o 48 mm. Mierzy 4,6 m na długość, a to mniej niż BMW i Volvo mierzące około 4,7 m. Rozstaw osi znów lepszy u konkurentów. Mercedes ma jedynie 2729 mm. Sprawdźmy od razu bagażniki. Powiedziałem, że minusem jest wysoki próg załadunkowy? A jakże. Sam kufer przypomina nieco studnię. Głęboki, niski oraz z problematycznym dotarciem. Próg wznosi się aż 21 cm nad podłogę. Otwór bagażowy też nie jest za wysoki. Jeżeli będziecie chcieli wozić psa, to będzie musiał przyzwyczaić się do leżenia, a zwierzęta lubią patrzeć na przemykający krajobraz. CLA Shooting Brake przy standardowym ustawieniu tylnej kanapy charakteryzuje się pojemnością wynoszącą 505 litrów, to o 5 litrów więcej niż w trójce Touring oraz o 24 litry mniej niż u Szwedów. Po złożeniu tylnej kanapy uzyskujemy tu 1370 litrów, a to już znacznie mniej od BMW i nieco tylko mniej od Volvo. O wykończenie kufra nie ma się co obawiać, jest w porządku. Pod podłogą zestaw naprawczy, fotele tylnej kanapy składamy z samego bagażnika za pomocą cięgien, a mój inwentarz od wujka patologa ginie w czeluściach kufra. Praca dziennikarza motoryzacyjnego polega na opowiadaniu, a tutaj opowiadania nie ma wcale tak dużo, jeżeli tylko widzieliście poprzednie testy na kanale tym bądź innym, przedstawiające Mercedesa klasy A, Mercedesa CLA oraz Mercedesa klasy B. No bo w zasadzie w środku jest bardzo, bardzo podobnie. No nie ma tutaj absolutnie żadnej różnicy w stosunku do wymienionych modeli. Jest to nowa deska rozdzielcza, pojawiająca się w Mercedesach klasy kompaktowej. Czyli jak zwykle mamy dwa duże panoramiczne wyświetlacze. Jeden odpowiada za wyświetlanie cyfrowej tablicy zegarów. Dostępne są cztery motywy różne. Prezentuję zresztą Wam je na ujęciach. No i na środku wyświetlacz do obsługi systemu multimedialnego, nawigacji, do obsługi Apple CarPlay. Ten wyświetlacz jest bardzo responsywny, działa super na dotyk, reaguje doskonale. Naprawdę nie można absolutnie na nic narzekać. Problemem może być to, że oczywiście ekran się mocno palcuje, bo po prostu błyszczy. Zresztą tak jak większość elementów deski rozdzielczej w nowych Mercedesach, wszystko tutaj po prostu błyszczy. Marka ze Stuttgartu bardzo chętnie stosuje
duże ilości błyszczącego czarnego plastiku w kolorze Piano Black, który się oczywiście bardzo rysuje. Seryjnie nie wygląda to ciekawie. Również macie dwa ekrany, ale mają przekątną 8 cali, a dookoła jest morze plastiku. Jeśli dopłacicie łącznie około 5000 zł, dostaniecie takie złoto jak w tej wersji. Tu robią też wrażenie fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Żeby nie było, to jest element pakietu AMG. No i kilka centymetrów kwadratowych błyszczącego plastiku, rysującego się od samego patrzenia, oraz oświetlenie nastrojowe, którego mamy tutaj dużo. Mercedes potrafi w ambienty. Dzięki nim wnętrze nowych Mercedesów prezentuje się bardzo efektownie. To co cieszy, to jakość i spasowanie materiałów wykończeniowych. Tu jest znacznie lepiej niż w poprzedniej A-klasie i poprzednim CLA. Na koniec warto powiedzieć jeszcze o schowkach i widoczności. Kiedy spojrzycie na słupki A, to możecie pomyśleć, że są nieco za grube. Owszem, siedzi się tu odrobinę jak w czołgu. Widok w bok jest już w ogóle ograniczony przez szerokie boczne słupki. Do tyłu patrzyłbym już przez kamerę cofania. Co do schowków, to bardzo typowo. Przed nogami pasażera, kieszenie w drzwiach, schowek pod podłokietnikiem, dwa uchwyty na kubki w tunelu środkowym oraz półka z ładowarką indukcyjną. Na tylnych siedzeniach komfortowo będą miały osoby o wzroście do 182 cm wysokości. Ja się jeszcze łapię, natomiast wyższe osoby nie będą szczególnie zadowolone. Po pierwsze, klaustrofobia. Po drugie, brak miejsca na czubek głowy. Szczęśliwie siedzisko kanapy jest wystarczająco długie, a przed nogami jest nieco więcej miejsca niż u poprzednika, będąc nieuważnym łatwo przygrzmocić głową o słupek podczas wsiadania bądź wysiadania. Propsy za szyby bez ramek, ale to nie powinno dziwić, jeśli pamięta się CLA Shooting Brake pierwszej generacji. Zastanawiacie się pewnie, co kryje się pod tajemniczą nazwą CLA200. No nie jest to nic mocarnego. Pod tym oznaczeniem kryje się jednostka o pojemności 1.3, mocy 163 koni. Jest to na dodatek konstrukcja Renault. Także nie lada zaskoczenie. O dziwo, w CLA Shooting Brake wcale nie ma tak szerokiej palety silników jak w A-klasie, a przecież to samochody zupełnie podobne pod względem, w zasadzie identyczne pod względem konstrukcyjnym oraz też napędowym. Tak jest, CLA 200 to teraz benzynowy 1.3 od Renault o mocy 163 koni mechanicznych. Pozwala to na osiągnięcie pierwszej setki w nieco ponad 8 sekund. Nie jest szokująco, ale mniej wystarcza. I wiecie co? Do miasta też w zupełności wystarcza. Moment obrotowy 250 Nm oraz prędkość maksymalna 229 km na godzinę. Kultura pracy jednostki nie jest jednak najwyższa, jednakowoż jeżeli jeździcie nim po mieście i nie robicie tego super dynamicznie, będzie oszczędnie. Również na trasie do 140 km na godzinę mocy nie brakuje. Nie jest to jednostka wolna, jest to jednostka, która mnie osobiście całkowicie wystarcza. Nie oczekiwałbym od takiego samochodu niczego więcej. Mógłbym taki mieć. Po pierwsze, fajne spalanie. Spalanie na trasie przy prędkościach 120-130 km na godzinę, owszem, z wyłączonym tempomatem, wyniosło u mnie 6,3 litra na 100 km, także moim zdaniem fantastyczny wynik. Po wjeździe do miasta wartość podniosła się do 7 litrów na 100 km, no ale ja jeżdżę w ostatnim czasie ekonomicznie. Tutaj też dobre wrażenie robi automatyczna skrzynia biegów 8-stopniowa. Owszem, mamy łopatki za kierownicą, ale przyznam się Wam szczerze, że ja jako osoba, która do niedawna no nie miała większego problemu z obrażaniem skrzyni biegów, automatycznej skrzyni biegów w Mercedesach, zawsze bardzo się czepiałem i zawsze wskazywałem jej liczne wady, to teraz nie mam się do czego przyczepić i bardzo rzadko w trakcie testu korzystałem z tych łopatek. Naprawdę, moim zdaniem przyspieszenie tego samochodu jest wręcz nadzwyczajnie dobre. Jest wręcz szokująco dobre. Zupełnie nie oczekiwałbym od podstawowej, od jednej z podstawowych wersji CLA Shooting Brake takiego przyspieszenia. Ceny, ceny, ceny. Bazowo Mercedes-Benz CLA Shooting Brake w wersji CLA 200 kosztuje 152 tysiące złotych. Przy tym dostajecie jednak całkowicie bazowe wyposażenie. Tak skonfigurowana, testowana wersja kosztowała natomiast 223 tysiące złotych, czyli dość sporo. Prawie ćwierć miliona za niezbyt mocnego Mercedesa, prawie tak użytecznego jak zwykłe kombi. Taki zakup to ekstrawagancja, a i tak jestem pewien, że chętnych będzie całe mnóstwo. Dajcie znać, co sądzicie o Mercedesie CLA Shooting Brake. Za niedługo wariant 45 na kanale. Do zobaczenia jutro rano w nowym odcinku Na Poboczu, no i nowym top. Hej!